No oczywiście sama konstrukcja budowlana, tak? Jest to jedna z największych konstrukcji hydrotechnicznych tego typu w Polsce, w Europie, na pewno w Europie, jedna z największych oczywiście na świecie. Z drugiej strony jest to bardzo ciekawa konstrukcja i z ogromną ilością aparatury kontrolno-pomiarowej, której nie możemy zaabsorbować na innych zbiornikach tego typu na świecie w takiej ilości i w takiej konfiguracji. Zbiornik w tym momencie ma tyle zabezpieczeń, ogromnej ilości zabezpieczeń, szeroka plaża ponad 200 metrów, mała ilość wody w zbiorniku, ponad 2000 piezometrów, ponad 600 przetworników ciśnienia, ponad 100 km, tak naprawdę tej aparatury kontrolno-pomiarowej ponad 3,5 tysiąca całej, która ciągle monitoruje i nas informuje, co się dzieje z tym zbiornikiem, więc jakiekolwiek, że tak powiem, niepożądane działanie tego zbiornika byłoby wykryte na samym początku i na pewno byśmy byli w stanie przeciwdziałać. Co tu się tak naprawdę znajduje? Co to jest ten odpad właśnie? To jest skała płonna, którą koledzy z zakładów górniczych wydobywają po przemieleniu w zakładach wzbogacania rud. Po prostu ta nadwyżka, czyli ta skała, która nie jest już wykorzystywana, w których nie ma tych pierwiastków zlokalizowanych, jest składowana tutaj na obiekcie. Czy można coś z nią dalej robić? Do czegoś może być wykorzystywana? Pomysłów jest bardzo dużo, chociażby przez to, żeby wykorzystać jeszcze te pozostałości pierwiastków, które tutaj zostają. Po drugie, jest bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o wykorzystanie w budownictwie, budownictwie hydrotechnicznym, również te odpady węglanowe, które mamy tutaj składowane, podobno akurat tutaj są badania prowadzone w kierunku, są bardzo dobrym materiałem nawozowym.